biegacze zrzeszeni w grupie Kowary Biegają oznakowali trasę Kowarskiej Dziesiątki, która jest ponoć znakomita, z której korzysta wielu biegaczy lokalnych. Więc sprawdzimy, jak to wygląda w praktyce. Co, którą trasę wybieramy dla kobiet z wózkiem, czy rowerzystów, czy narciarzy? To biegaczy. Można gnać jak źreda. Trasa Kowarskiej Dziesiątki, znakomita, bardzo dobra nawierzchnia, przepiękne widoki, cudowna przyroda wokół, źródła wody, czyli potoki, które przecinają bądź biegną równolegle do trasy. To będzie bardzo istotne podczas wakacji, gdy będzie gorąco. Jesteśmy na trasie kultowego, wspaniałego, zimowego ultramaratonu karkonoskiego. Na odwróconej, bo ona leci od okraju w tym kierunku. No, przed nami piękna aleja. To jest zresztą najszybszy odcinek z łuka tutaj. Jest tak płasko w dół, to, że dobra nawierzchnia się leci na fabryka dała. Jakieś tu są siły, bo to 42 km z łuka. Polecamy wszystkim, naprawdę. Chociaż uprzedzamy, że początek jest wymagający, pierwsze 5 km pod górę, ale stopniowo można utrzymać się w biegu, nawet jeżeli się jest takim przeciętnym biegaczem, jak my tutaj z Darkiem. No jak ktoś jest początkujący, to może się kawałek przejść, a jak ktoś jest bardzo dobrym biegaczem, no to tutaj będzie się czuł jak ryba w wodzie. Po 5 km jest kawałek taki dosyć płaski, a później leci się w dół i tam można rozwinąć skrzydła i lecieć, ile fabryka dała. Jest tak pięknie, że Leszek zachowuje się prawie jak japoński turysta, który ciągle robi zdjęcia. Naprawdę pięknie. Tu jestem chyba pierwszy raz w życiu. To bardzo lubię w bieganiu, że można nowe szlaki odkrywać. Cudnie. Jeszcze a propos początku, to muszę powiedzieć. Początek. Zaczyna się. Rzeczywiście istotne jest. Największy problem dzisiaj mieliśmy nie jest z tą trasą, bo ona jest bardzo wygodna i fajna i jest przyjemna i w ogóle się zapomina o czasie. Nie liczy się kilometrów. Natomiast mieliśmy trudność ze znalezieniem początku. Ale od tego jesteśmy, żeby wam o tym powiedzieć. Więc początek tej trasy jest koło Biedronki, centrum Kowar. To jest bardzo dobry pomysł, dobre rozwiązanie. Widać, że inicjatorzy to przemyśleli, ponieważ tu jest tuż obok bardzo duży, bezpłatny parking. Więc biegacze zarówno z Kowar, jak i z zewnątrz mogą sobie tutaj podjechać, zostawić samochód i ruszyć przed siebie. Dziękuję bardzo. To jest jedyna biegunka w Kowarach? Tak.